Cześć, witam Cię wszyscy bardzo serdecznie. Jak wiecie, ja urodziłam około 7 miesięcy temu i niestety borykam się z dosyć intensywnym wypadaniem włosów. Mam dzisiaj ze sobą tutaj trzy produkty, o których chciałabym Wam opowiedzieć i mam nadzieję, że one również się u Was sprawdzą tak dobrze jak i u mnie i przestaną Wam włosy wypadać. No to co, zaczynamy. Dobra, pierwsza rzecz, którą łykam, to jest Vitapil Mama. Ja jestem na grupach dziewczyn, które urodziły i dziewczyny polecały, bardzo mocno polecały właśnie te tabletki na wypadanie włosów. Opakowanie wygląda tak. I co my tu mamy? Zerknijmy. Biotyna, selen, cynk, miedź, witamina B, foliany, jakiś kompleks, nie wiem jaki to kompleks, witamina B6, bambus i krzem. Nie wiem czy coś jeszcze, w każdym razie stosuję jedną tabletkę dziennie, tutaj jest w ogóle 60 kapsułek, więc kuracja starcza na 2 miesiące i od kiedy zaczęłam łykać, och róża, od kiedy zaczęłam łykać, to bardzo szybko zauważyłam pozytywne rezultaty po tych suplementach. Ja zamówiłam je chyba w Dbam o Zdrowie za 30 kilka złotych, więc cena naprawdę też jest bardzo dobra. Kolejny produkt to szampon. Szampon firmy Biocap. Ja go dostałam od koleżanki, to jest próbka 100 ml. Sprawdziła się ona u mnie i powiedziała, że da mi w takim razie jeszcze jedną próbkę, mimo tego, że już chciałam kupić pełnowymiarowe opakowanie. I to jest szampon wzmacniający. I co on tutaj ma? Między innymi kompleks oleju lnianego, miedzi oraz biotyny. Bardzo delikatnie się pieni. Można go nabyć w Zico. Bardzo delikatnie się pieni, ma dosyć przyjemny zapach. Ja nim myję głowę, tak pachnie ziołowo, bo to jest między innymi też mięta i inne przyprawy. Ja myję nim głowę dwukrotnie, nawet tą pianę chwileczkę trzymam na głowie i u mnie się sprawdza naprawdę genialnie. I już po pierwszym zastosowaniu zauważyłam, że było mniej włosów po umyciu głowy, jak czasami wilgotne na szczotce. Więc polecam Wam również, możecie zresztą zerknąć sobie na Vizage, ma bardzo, bardzo dobre opinie. No dobra, i ostatni produkt to jest 70% kolagen do włosów z firmy Bingo Spa. Ja ten produkt stosuję na wilgotną skórę głowy tuż po umyciu i tak delikatnie, jak wiem, że dziewczyny niektóre nie wczesują, tylko wtłaczają, wgniatają, czy też wmasowują, ale z skórę głowy, to ja właśnie ten kolagen tak wmasowuję w skórę głowy. On nie jest absolutnie ciężki, nie przyspiesza przetłuszczania się włosów, wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że on bardzo dobrze jakby wpływa na ich kondycję. No i to by było wszystko. Jeżeli chodzi o picie, to w zasadzie nic nie piję. Wiem, że dziewczyny polecały pokrzywę. Dajcie znać pod filmikiem, czy wy pijecie pokrzywę, jak się u Was sprawdza i ewentualnie napiszcie mi też pod filmikiem, co Wy stosujecie i co się u Was sprawdziło, bo mam nadzieję, że pozostałym dziewczynom, które się teraz borykają z takim problemem, to pomoże. No i co? Na dzisiaj to tyle. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Pa!